No i witam serdecznie. Najpierw kilka rybek z wczoraj. Wczoraj jedna rzeka, nie było w ogóle kontaktu, zmieniłem na drugą. Tam za dużo ludzi, pojechałem na trzecią. No i tak na szybko, mało czasu, krótko tam byłem. Zobaczcie, tam, co tam się działo. Nie wiem, jeszcze nie oglądałem tego materiału, co wam będę mógł pokazać, na ile tam będzie, widać wszystko. Muszę tak zrobić, żeby jak najmniej było widać otoczenia. Tak kamera poustawiana. Mam nadzieję, że się tak uda. Co będzie za dużo widać, nie będę pokazywał. No i tutaj to samo. Coś się zaczyna dziać. Walczę. Zapraszam. Siedź. No i co, słuchajcie, takie rybki tu mamy, a nie inne. Tą rybką się z wami witam. Kordupelki. No coś się dzieje. Wobek Michała, Oleix. No i siedź. Nie za duże. Ponownie wobek Michała. Nowe kropeczki ma piękne, musicie przyznać. Siedzi. Razem piąteczka od bielika była. Na nią rybka się spod drzewka skusiła. No ale zjechała. Tak to już bywa. Siedzi. No i tylko rzut pod krzaczek. Ale wariat. No jak widzicie, nie za duże te rybki. Ale dobre i to. Wypinamy. Siedzi. Spadł. Ponownie, jak widzicie, piąteczka bielika. Ale zaraz mi się udało fajnie rzucić pod same drzewko. Ale niestety z kontaktu. Jeszcze jeden rzut i podejdę bliżej. Siedzi. Maluszek. Chyba gdzieś go tak dobrze nie trafił. I go
dobrze nie trafił i go podczepiłem za boczek. Zadziorów nie ma i to go ciężko wypiąć. No i co, i tak było wczoraj. Mało tych rybek, ale ważne, że coś się działo. Nie ma w tych moich okolicach tych takich fajniejszych strągów, że mógł wam pokazać. No ale co, próbujemy. Zawsze gdzieś tam jakiś wymiarowy, chociaż trafi się wśród tych maluszków. Walczyć trzeba, bo jak nie będziemy, to się nie przekonamy. Ale zapierdzielu. Zapierdzielu, od razu spadł. No i trzy dania na kubikowego woba. Ale nie można nic wciąć. Jest jeden dzień, że na 5 brań 4 rybki siadają, a w innym dniu na 5 brań udaje się wyciągnąć jednego albo wcale. Dobrze, że gryzł. No jeszcze się spina. No i w sumie dobrze, nie musiałem go dotykać. Po trzech braniach w końcu rybka na kubika. 20, jaka piękna zbiórka, ale nawet się nie ten, nawet nie ukłonął, nawet nie trafił. Damy mu jeszcze raz. Jeszcze raz zobaczymy, czy on tam siedzi jeszcze. Siedzi. Ale wariat. Powiem wam, że ten już taki ponad 30 był na pewno. Ponad 30 był na pewno. Ten mniejszy od tamtego, ale równie silny. Ale żeś się owinął. Dobrze, że trawka mokra. Ale się okręcił. Czekaj, kolego, nie wariuj. No i wracaj do domku. Siedzi. No, zobaczcie, trzecia rybka z tego samego miejsca. Ponownie kobik, ale pięknie ubarwiony. No cicho, wariacie, już cię puszczę. Ale wariat. No ten to już piękne ma kropeczki. Piękne kropeczki. Odpinamy. I woda. No i fajnie. Piąteczka bielika daje rybkę, no i próbujemy dalej. Samo miejsce, nawet się nie ruszamy. Może ich tam więcej. Siedzi. Jest drugi z tego samego miejsca.
pomogę. Piąteczka od bielika i do wody rybka. Rzut po rzucie, dwie rybki. No i spróbujemy. Trzeci rzut w to samo miejsce. Brania były tu bardziej przy burcie. Pusto, rzucimy troszkę dalej. Siedzi. Rzut troszkę dalej. Siedzi następny wariat. No i trzeci rybek wypięty. Był, ale ładnie dupno. Niestety nie wcięty. No i powtórzymy mu tu jeszcze. Siedź. Strasznie delikatne branie teraz było. Delikatne branie. Najmniejszy z tej trójki złapanej. Puszczamy. Czwarty z tego samego miejsca. Mały, ale wariat. No i sam się uwolnił. Siedzi. Nowe miejsce. Pierwszy rzut. Tym razem na kiju. Kobik. No i fajnie zarząd. I woda. Słuchajcie, jeszcze szybciutki rzut oka na pudełeczka. Jedno z kobikami. Drugie pudełeczko przynęty Kamila Białkowskiego. Gdzieś tu jeszcze się jakiś basar wala. Tu jakiś kobik. Tu fajne żabki od Kamila, ale na nie przyjdzie jeszcze pora. Na razie też nie chcę ich skubać. Gdzieś tu jeszcze, o tu jest Michała Olejnika, na niego też tam jakieś rybki w filmie powinny być. No jeszcze nie wiem, jak to się tam wszystko ponagrywało, ile będę mógł pokazać, ile widać. Także ja dzięki za obejrzonko, rybki małe, bo małe, ale cieszę. Dzisiaj też króciutki wypadzik, półtora godzinki, kilka brań, parę rybek, można wracać do domu. Do następnego. Cześć. No i ch...